Dzień dobry wieczór, z tej strony Nonbar i witam w kolejnym odcinku z gry Brotato. Dzisiaj zagramy sobie postacią o nazwie Jednoręki. Tak jest, przy okazji mam informację, jeżeli ktoś ogląda ten film, to z wielką przyjemnością będę mógł zaprosić za prawdopodobnie niedługo na w końcu serwer Discord dla kanału oczywiście Nonbar. Długo się zastanawiałem, czy zrobić ten serwer, bo pewnie trzeba będzie z nim troszeczkę się bawić, ale ostatecznie w miarę jest już skonfigurowany. Powinien być całkiem spoko. Tak jak na taki serwer, na którym raczej będzie mało ludzi, to wydaje mi się, że będzie w porządku. Są podziały na gry, są podziały na dysk Karoli. Także jest git, nie? Spoko będzie. Dobra, Jednoręki. Jako postać, która tak naprawdę ma więcej damage'a, maksymalnie może być jedną broń przy sobie, to wydaje mi się, że my byśmy chyba chcieli iść. Oczywiście na broni dystansowe, to jest 100%. Ale jak bardzo? Na pewno nie żadne z tych raczej. Ewentualnie najpierw bym wziął sobie upiorny topór, powbijał sobie statystyk i dopiero wtedy poszedł z jakąś inną broń. Wydaje mi się, że to będzie jedyna opcja, bo generalnie Jednoręki jest dosyć trudną postacią, tak? Mówiąc zupełnie szczerze. To nie jest prosta postać, ale jest ciekawą postacią, jest śmieszną postacią, więc liczę na to, że uda nam się nią wygrać. Jako, że nam się zwiększają statystyki stukrotnie, to taki topór na start będzie fajny. Oczywiście na attack speed już aż tak bardzo jest nam niepotrzebny. No byśmy chcieli głównie pancerz, głównie jakieś takie, wiecie, inne rzeczy. Wysysanie się przyda oczywiście, mamy tyle attack speedu, że na pewno będzie dobre wysysanie, to nie zabieramy seko. Ulepszony topór jest na pewno fajny. To bierzemy. Ewentualnie upiorne berło być może jeszcze. Upiorne berło chyba będzie nawet lepsze, bym powiedział. Ale po chwili, po jakimś czasie, także na razie sobie odpuszczamy. Na razie będziemy grali przez chwilę tym, tam upiorne berło będę miał jakby w zapasie pozostawione. A jak coś, to po prostu sobie wymienimy. A później pójdziemy w jakieś bronie, takie typowo, wiecie. Takie, które dużo biją. Które dosyć być może normalnie wolno atakują, a na tej postaci będą atakowały szybciej. Okej, dostaliśmy już 2 razy statystyki na tym podejściu, czyli mamy już 6 więcej HP, super. To mi się podoba, regeneracja spoko. Na razie bierzemy takie rzeczy, które mogę kupić. Odrzut będzie dobry nawet na broniach nawet na tych drugich broniach. Procentowych obrażeń nie musimy za bardzo kupować, bo ja je będę je sobie zwiększał jeszcze przez jakiś czas. Dopóki nie kupię berła. A berła nie kupię, dopóki nie uznam, że gra się robi ultra trudna i trzeba zmieniać taktykę. Na razie nie mamy w ogóle obrażeń zwiększanych, wiecie. Tak jak to się mówi, na płasko, czyli po prostu. Nie mamy obrażeń na bronie do walki wręcz i mamy też obrażeń na broń do walki dystansowej na razie. To jest spoko. Muszę kiedyś zrobić to podejście, żeby mieć zero klątwy. Ja zapominam o tym cały czas. Okej, okay, pierwsze tego. I więcej HP, nie. Jeszcze raz. To jest fajne oczywiście. Mogę to niby już odwymienić, no. Chociaż mało jeszcze dostałem, dopiero dostałem 12. Jakbym dostał tak z 50, to byłoby fajne. Ale nie, nawet 50 to nie dostanę, ale. Tak, z 20. Mi się wydaje, że byłoby w miarę git. Tylko żeby się dużo przeciwników respiło, nie? Tak naprawdę w sumie najlepiej byłoby to trzymać do fali. Do fali 9. Oj, właśnie. Zaczyna się zabawa. Muszę grać ostrożniej, zdecydowanie. Do fali 9 przydałoby się to trzymać. Ewentualnie właśnie najpierw inwestować sobie w HP, czyli najpierw berło mieć, a dopiero później sobie topór wziąć na falę 9, żeby się tam szybko wbiło wszystkiego, no i później to już wiecie, z górki. Tak będziemy musieli zagrać. Na pewno. Czyli najpierw robimy sobie tak. To co sprzedajemy, to blokuje. To kupujemy. Tego się nie opłaca raczej. Chociaż w zasadzie to nie jest takie najgorsze. Ale z drugiej strony, czy to mi coś zmieni?
Mogę raz wezmę chyba, ale zobaczę, ile mi to zmieni, bo obrażenia mi to zmniejszy mocno, ale attack speed 0,32 sekundy. No, powiedzmy. Coś tam zrobiło w sensie. To jest super. No i tutaj już nic ciekawego. No i teraz tak, jak se radzi berło? No nie, nie najgorzej se radzi. Jakby przebijanie było, to by se radziło jeszcze lepiej, ale przebijania raczej se nie zdobędziemy. HP zaraz nam... O, proszę bardzo. Wyższy poziom berła i będziemy mieć naprawdę po 2 HP zwiększane na rundę. Na falę tak naprawdę chciałem powiedzieć. O! Dwa razy mi zwiększyło. No super. I to ostatni chyba strzałem. Tak jest. Udało się. To co będę trzymał. To jest... O, nie, nie, nie. Tego nie chcę. Więcej berł. Super. I to też. Nie, to nie, bo to zmniejsza mi obrażenie. To nie chcę tego. Dopóki będę typowy przeciwniku zabijał na strzała, to berło będzie bardzo dobre. Jak przestanę zabijać ich na strzała, to trzeba będzie wymienić raczej. Albo może po ulepszeniu zobaczymy, może będzie lepsze po ulepszeniu. Na razie to widzicie. Przeciwników jest więcej niż jesteśmy w stanie ich eliminować. Za pomocą tego oto berła. Ale HP nam wchodzi, HP nam wpada. I tak całkiem, całkiem ładnie. Więcej damage'a, tak jest. Więcej obrażeń jeszcze, tak jest. Zasięg. Szybkość, szybkość może być. Chociaż nie, no tak, mam na minusie szybkość, to pewnie. 20 obrażeń bijemy tym berłem już teraz. Czy to wystarczy? Tak jest. To wystarczy, żeby zabić tych oto wrogów. I tak naprawdę to mnie najbardziej interesowało. Żeby ci silniejsi wrogowie byli zabijani na strzała z tego berła. Tutaj widzicie, że mamy już nadwyżkę wrogów. I tutaj lepsza broń byłaby po prostu, no, parę przydatna. Ale z drugiej strony możemy sobie fajnie tutaj HP nawbijać. Tylko, że tracimy na tym trochę materiałów. Bo nie zabijamy tyle przeciwników, ile byśmy byli w stanie. To na pewno, nie? Więcej obrażeń, tak jest. No i dobra, jest, powiem wam tak, jest naprawdę dobrze. Jest naprawdę dobrze ze względu na to, że my mamy już berło na fioletowe. Czyli to 16 tak naprawdę trafień, zwiększamy sobie HP. To jest super sprawa. Jeszcze jakby zwiększyć attack speed, to też może byłoby. Może też by jakieś tak korzyści wymierne przyniosło. Ciężko mi powiedzieć. Oczywiście nie będziemy grali berłem do końca gry. To berło jest tylko po statystyki, a później będziemy grali inną bronią zasięgową. Ale statystyki też się przydadzą. Więc warto chyba sobie na początku w nie zainwestować. A później mieć troszeczkę większy luz. Szczególnie, że statystyka, którą teraz bijamy, to HP. Czyli HP już mamy, proszę. To nie wiem, czy to takie dobre. Ale jakbyśmy trafili dynię, to że mi to zmniejszy damage bardzo mocno. No, z dynią byłoby spoko, ale... Nie wiem, czy tak chcę to brać. Jedno może wezmę. Obrażenia by się przydało takie trafić lepsze. Dobra, może być. No dobra. Cyk. To nic ciekawego za bardzo nie ma. Kolejne berły, ale berła już nie kupiłem żadnego z tych. Niestety. Przeklęte berło by się dało kupić, a tutaj to nie ma przeklętych niestety. To ja mówię, na falę 9 kupimy sobie prawdopodobnie topór. Tym toporem będę starał się trafić obrażeń. A później to już po fali 9 to już będziemy musieli sobie inwestować w normalną broń. Tak jest. No, to nasze przeszywanie obecnie nie robi prawie nic. Niestety. Znaczy, coś tam może zrobi, ale wybijemy przeszywania chyba 3 damage'a, więc... Mało to jest użyteczne. A przydałoby się, żeby było bardziej użyteczne. Dobra.
Kolejne obrażenia dystansowe, spoko. Jeszcze nie. Tego chyba nie chcę. Chociaż. Nie, no chcę właściwie. No, no, bo i tak nie zabijemy tyle przeciwników. To jest akurat bardzo dobre. Dla nas. Pewnie, że tak. My i tak tym przeciwniku nie jesteśmy w stanie zabijać, więc im mniej przeciwników, tym lepiej dla nas. W końcu może dojdziemy z ilością przeciwników do takiego poziomu, żeby przeciwników nie było za dużo. Żeby było przeciwników było po prostu w sam raz. Ale taki mors to już jest totalnie mocny. Ja muszę teraz uważać. Ja mam wysysanie zdrowia, ale nie mam obroni, która szybko atakuje. Więc to wysysanie mi za bardzo nie daje. Niestety. No na razie tak powiedzmy. AP mam sporo dosyć. Powiedziałbym. Ale wydaje mi się, że w tym momencie wymieniamy sobie już ten. Kolejne wyssanie. Wydaje mi się, że wymieniamy sobie berło. Tyle HP, ile mi biłoby, jest spoko. To jest okej. Okej, no jeszcze lepszy topór, no. Kto by się spodziewał. Na pewno się go zablokuje, bo może się trafi jeszcze gorszy topór. Okej. To jest bardzo dobry item na nas. Tak na serio. Dobra, nie no, tak zróbmy. O. RPG. Nie no, RPG to nie ma sensu, tą postać. Zdecydowanie. Mało bijemy. Tym młotem. Za mało. To nie jest, może, to nie jest jakby... Chociaż... Jakbyśmy tak sobie zwiększyli wystarczająco dużo obrażenia, to może w końcu będziemy zadawać tyle, że będę w stanie jakoś... Wiecie, eliminować tych zwykłych przeciwników na strzała. Nie wiem, ile nie HP teraz mają. To jest duży minus. Aha, już ich chyba zabiłem na strzała, dobrze. Tylko, że ja padnę zaraz, bo... Nie mam uniku. Moje leczenie też jest za niskie i ja jestem strasznie wolny. Także topór to jednak nie jest dobry pomysł. Jeżeli przeżyję tą falę, natychmiastowo trzeba zmienić topór na jakąś broń zasięgową. Bo nie damy sobie rady. Coś tam zwiększył, ale to się nie opłacało w ogóle. To był strata pieniędzy. Za dużo pieniędzy dostarczyłem, to się nie opłacało. Absolutnie. Tego nie bierzemy. Potrzebuję jakąś broń palną. Taką fajną broń palną potrzebuję. To nie wiem, czy to jest dobra broń palna. Dla bezpieczeństwa się zablokuje. To jest dobry item. Nie, to prędzej bym chyba... Wolałbym chyba kości. Świnka skarbonka jest dobra. Dobra, no niech będzie. Kupujemy sobie na razie ten. Pistolet harpunniczy. Mam przeszywanie. Czekajcie, jak on działa? Jeszcze raz? Powalnia? A nie, no po prostu strzela, no tak. On nie ma jakichś innych funkcji, go przyciąga przeciwników, to najgorsze. Jeżeli dobrze widzę, że przyciąga przeciwników, no tak. Dokładnie to robi. A wrażenia, które bije, są dosyć niskie z jakiegoś powodu. Ty bez kitu, nie? On strasznie mało bije, przez to, że ja mam te przeszywające pociski, bo one... Każdy ten przeszywający pocisk bije po jeden. To ten pistolet, ten item to był najgorsze, co mogłem wybrać w ogóle. I chyba nigdy nie biorę tego itemu. Ja się po prostu nie opłaca. Ja nie jestem w stanie nikogo praktycznie zabić w tym momencie. No tam wiadomo, że pistolet sam z siebie bije mało, ale... Mimo wszystko. To podejście raczej jest skazane na porażkę. Bo my nic nie bijemy, nie zdobywałem praktycznie w ogóle tych. Nie zdobywałem praktycznie w ogóle rzeczy. Nie, ten pistolet na sprzedaż jest natychmiastowo. To sobie kupię. Klucz. Nie, no nie klucz.
Nie. Potrzebuję obrażenia. Coś dobrego na obrażenia potrzebuję. No ostatni raz przerzucam. No nie, no jeszcze raz potrzebuję. Nic nie ma, naprawdę. No to nie, no tak to trzeba zrobić. No patrzcie, co to się dzieje. Przeszywające pociski biją mi jeden. Nawet dlatego, że gramy bronią, która nie jest przystosowana do tego, żeby używać jej pojedynkę. To przyciąganie też jest irytujące. Ej, nie wiem, sam próbował pocelować, czy to coś da? Chyba to nic nie daje za bardzo. Chociaż nie wiem. Ja nie widzę, żeby ktokolwiek w ogóle padał w tej grupie. Oni sobie idą jakby, jak gdyby nigdy nic. No niestety, nie, to w ogóle nie miało operacji bytu. Wydaje mi się, że zagrałem po prostu, wiecie co, jak weźmę sobie tę postać, nie będę próbował wbijać statystyk, w sensie przez początek będę próbował wbijać statystyki, a później zagramy sobie pistoletem maszynowym i tyle. Wbiję sobie trochę tych obrażeń, tego HP to sobie nie będę wbijał, bo z tym dużo roboty jest. Też może bardziej, o. Obrażenia sobie wbiję przez jakieś 3 pierwsze fale, tam 4. Pójdziemy sobie powiedzmy właśnie już później w bronie zasięgowej i tyle. Bo to ewidentnie nie działało. O, broń laserowa może. Broń laserowa będzie dużo biła, to spoko. W sumie. No, broń laserowa będzie fajna. To jest dobre. No i nie chcę tego. Nie. Zwiększymy. Nie, po prostu zwiększamy HP, obrażenia tym. Tak jest. No. Drugi poziom jest super. To są dobre itemy. Broń laserowa, to tak myślę, to ma duże możliwości, bo ona ma, z tego co kojarzę, chyba ona ma przeszywanie. A ona będzie dużo procentowo zyskiwała na obrażeniach. Bo ona bazowe obrażenia ma strasznie wysokie. Więc jak my będziemy mieć strasznie duży procentowy wzrost obrażeń, to naprawdę to będzie nam dużo po prostu dawało. Ale no, jak się mówi, do 3 razy sztuka, nie? Do 3 razy sztuka. Tam to podejście no nie miało racji bytu, więc rezygnujemy z niego. To jest spoko. No bez na oba chyba, nie? Ta, bez na oba. Na razie wystarczająco dużo bijemy obrażeń po prostu, więc nie ma problemów z tym, żebyśmy eliminowali tych zwykłych przeciwników. Tak naprawdę bijemy 21, a wcześniej biliśmy 22, tak jak teraz. I to na chyba fali 9. Bo my mieliśmy obrażenia dystansowe, a nie mieliśmy obrażeń procentowych. Teraz zaś obrażenia procentowe nam robią grę trochę. Dawaj, bij dużo przeciwników. Mhm. Zbieranie na start może być fajne. To się przyda. No już statystyki 6 zdobyliśmy, czyli łącznie 12. To jest oczywiście dobry item. No i regeneracja za jedno wysysanie. Chyba spoko. To też jest dobre. Spoko. To już podaje się dużo lepiej wygląda, bo mam fajną broń przygotowaną w zanadrzu. Pistolet laserowy naprawdę może być super. Graliśmy na Jacku, chyba graliśmy tym pistoletem maszynowym. I se fajnie się sprawdzał. Oczywiście tam mieliśmy tych pistoletów maszynowych więcej. To najgorszy wróg. Ten właśnie tutaj. On ma dużo HP. I ma irytujący pattern ataku, bo też do nas daszuje. Dobra. Okej. Więcej obrażeń, tak jest. To już nam dużo mamy zwiększonych. To jest item zawsze dobry. Drzewka super są, no i tak. Mamy piątą falę. Ile my bijemy? 25? 25, dobrze. Tym bijemy oczywiście mniej, bo mają odporność. Najważniejsze, że my zabijamy tych strzelających na strzała. Bo to znaczy, że faktycznie bijemy jakieś obrażenia. To dobre jest jakby, wiecie. Dobrze to wygląda po prostu.
Teraz zaczęło być troszeczkę gorzej. Mamy przeklętych przeciwników. Ale jest też więcej wrogów. Wydałoby się chyba po prostu, o, próbować jakoś z tego korzystać. Regeneracja. Może być. To trochę obrażeń do walki wręcz? Nie. Jednak nie. Wydaje mi się, że to jest ostatnia fala, w której możemy zrobić cokolwiek. Wydaje mi się, że po tej fali... O, to jest jeszcze okej. Okay. Po tej fali wydaje mi się, że już musimy się pozbyć naszego toporku. I pójść w ten pistolet laserowy. Tak chyba się nazywa. No bo po prostu już wiecie, już jakby przeciwnicy są na tyle mocni, że my potrzebujemy bardziej zabijać przeciwników i zdobywać duże ilości pieniędzy, niż po prostu, wiecie, przeżyć. Tu się postaram jeszcze, tak jak mówię, statystyk wbić jak najwięcej tego mogę. A tak to już będziemy rezygnować z tego topora. I może tutaj teraz fajnie akurat idzie, jakaś tam fala była gorsza. Ta fala dużo lepiej idzie. No już ona się w ogóle kończy. Ale drzew dalej nie rozwalam na strzała. Ja wezmę. Więcej obrażeń dystansowych. Czy atak speed może? Ja na więcej obrażeń dystansowych. Szansa nakryta. HP. No i dobra. Się pozbywamy tego. Kupujemy sobie broń laserową. Ona bije 200 damage'a. Przeżywanie 1. Od razu możemy sobie ulepszyć. Mamy jeszcze więcej damage'a bije. Szansę na unik teraz zwiększamy. Rzecz jasna, to jest też dobre. No i teraz liczę, że po prostu nasze obrażenia będą wysokie. Po prostu. Mam taką nadzieję. To jest też dobre. I to jest dobre. I sobie zakupimy od razu w ten sposób. Nie atakuję aż tak szybko, jakbym się spodziewał. Niestety. Przeszywanie niestety jest jedyne, jakie nas interesuje, to czerwone. Ewentualnie jakbyśmy dynie trafili wcześniej, to mogę wziąć to przeszywanie, to co wcześniej braliśmy. I to se radzi o dziwo gorzej niż ten nasz topór. Bo atakuje zdecydowanie wolniej. Myślałem, że będzie atakował trochę szybciej, ale się okazuje, że jednak to nie jest dobra broń na ten tryb. I co, jedna zwykła broń szybkostrzelna chyba na to wychodzi. Jest jedynym rozwiązaniem tutaj. No nie, to sobie w ogóle gorzej poradziło niż tamto. No i to bym wziął, ale... Ale chyba nie chcę znowu. Nie chcę. Pistolet! Pistolet lepszy. Tak jest. On też przeszywa chyba, nie? Tak, tylko on ma już 50% obniżonych obrażeń przeszywania. Ale strzela zdecydowanie szybciej. No nie, no pistolet to jest dużo lepszy niż broń laserowa. Broń laserowa może na bossu byłaby lepsza, a tak to pistolet jest nieporównywalnie lepszy. No i wiecie, no wszystkie te bronie są też takie, że po prostu jeżeli byśmy mieli chociaż jeden rykoszet do nich, to automatycznie byłyby one strasznie potężne. Ewentualnie dynie. Dynia niestety jest jakoś... Niby to jest też rzadki item, tak jak haczyk, a się strasznie rzadko trafia. No bo po prostu itemów w tej grze jest strasznie dużo obecnie. Więc nic dziwnego, że się niektóre trafiają rzadko. Ale wydaje mi się, że to... Jakoś nie widzę, wiecie... Możliwości wygrania w ten sposób. Kręgosłup ataku byśmy mogli jeszcze zwiększyć na pewno. Pancerz, mamy zero pancerza, to bez na pancerz. O! Nie ulepszę pancerza. Znaczy nie ulepszę sobie pistoletu niestety. Okej, okay, to nie. 20% zbierania zależne jest to w ogóle, ciekawe.
Wójść. Chyba nie chcę. No nie no, gdzie? No pewnie, że nie chcę. Ceny zakupy przedmiotów jest fajne, to jest też dobre, bo daje pancerz i prędkość. No i dobra, fala dziewiąta. Fala, na której się farmi. Pytanie, czy nam się uda. Chyba powinno się udać. Mamy na tyle fajną prędkość ataku, że w miarę eliminujemy tych wrogów. Teraz tak myślę, czy shotgun nie byłby na dobry. Bo shotgun by miał tą przewagę, że on by atakował kilku wrogów naraz, nie? Aha, teraz zaczęło się gorzej. Bo nie jesteśmy w stanie zabijać tych jajek, jak gdyby. No i 400 potencjalnych zasobów niestety nie zostanie zdobytych, bo za wolno atakujemy. I nie jesteśmy w stanie dotrzeć do tych przeciwników z tyłu. Szkoda. Prędkość ataku chyba jeszcze bym chciał. Tak mi się wydaje. O, pistolety gorsze jakości. Ciężka ta postać będzie niestety. No to na pewno nie, oczywiście zapomnijmy o tym w ogóle, że coś takiego się pojawiło tutaj. Daj mi jakieś... Te rzeczki też byłyby nie najgorsze w sumie. One byłyby robiły za obrażenia dystansowe, to znaczy obrażenia obszarowe były. No. To byłoby... Okej. To jest item, który jest najważniejszy obecnie. Widzę, że to jest naprawdę dobry item. Będzie zdawał obrażenia obszarowe. Tak jest. Tego nam było trzeba. Jak ten item kupię, to powinniśmy być w miarę spoko. Bo ci wszyscy wrogowie, którzy będą padali, będą wybuchali na pociski, które biją 50 obrażeń. A to jest 50 obrażeń, to jest dużo. A będziemy bić jeszcze więcej. Wystarczy, że zwiększymy obrażenia dystansowe. Ja tu widzę, widzowie, potencjał tego buildu w końcu. Potrafił się jeden najważniejszy item tak naprawdę. Tylko teraz trzeba przeżyć tą falę. Jak tą falę przeżyję, to kolejna już będzie raczej banalnie prosta, tak mi się wydaje. Że kolejna fala to już będzie formalność. Tylko te są najgorsze, te właśnie te, co tak wyglądają jak jakieś ryby podwodne. Dobra, mamy to. Udało się. To już jest teraz jest easy. Szybkość sobie inwestujemy, brutaty bobas i... Ja już wam mówię, widzowie, że teraz to już jest totalny luks. Jeżeli o to chodzi. Więcej obrażeń dystansowych, pewnie, że tak. Kolejna przynęta, bo spoko. No. Szczęście, może nie. Znaczy, szczęście spoko, ale nie za to. To jest fajne. 62 punkty obrażeń. 62 punkty obrażeń. To jest dużo. Zdecydowanie to jest dużo obrażeń. Tylko musimy zabić tych wrogów, tych sprzynęty. Teraz powinno być easy. To jest tak, jakbyśmy mieli rykoszet. Tak naprawdę teraz. To jest tak, jakbyśmy mieli rykoszet. Dosłownie. Patrzcie, jak nagle się zrobiło prosto. Trzeba tylko dbać o to, żeby ten jeden pocisk był w stanie zabijać po prostu zwykłych przeciwników na strzała. Jakby w ogóle się teraz jeszcze tak sam rykoszet, tak sam z siebie, no to w ogóle był super. No i ten, który też jeszcze na który czekam najbardziej, no to dynia. Bo mamy jedno przeszywanie i żeby to przeszywanie było po prostu więcej. Wtedy będzie fajnie. Wydaje mi się, że jednoręki chyba jest jedną z najtrudniejszych postaci w tej grze. Jeśli mam być szczery. Ze względu na to, że ona na elitki raczej średnio. Dzwonek, podrzut. Szczęście na minusie nie chcę. Zasięg, oj proszę bardzo. Zasięg na czerwono, super. Biorę. O, co robi dwie przynęty w trakcie rozrywki? Super, nie miałem tego wcześniej. Myślałem, że już to byłem kiedyś. A się okazuje, że nie. Koral, czy chcemy koral? Dostać bez ruchu 10% regeneracji?
Ale to zmniejsza zasięg, chyba nie chcę. Chociaż spoko to jest jednak. 20 damage'u za 40% prędkości ataku jak stoję, chyba nie. O! O! A to są dwa dobre itemy. Jeśli trafił czerwony item już teraz. Potrafię. 10% max HP to jeszcze daje. Wezmę. To pewnie, że tak, to też. Tak naprawdę to się nulifikuje, tylko że mamy plus. Ostatecznie. Jestem maszynowy. Chyba nie. Chyba nie. No nie wiem, ale chyba wydaje mi się, że nie ma sensu. Dobra, elitka, gdzie jest elitka? Chyba nie zabijemy, co? Oho, ja chyba w ogóle padam, a nie zabijemy. No, bez kitu. To tak leci, to myślałem, to znika. O kurde, ale ten... Nie, dobra. Dobra, bardzo... Bardzo ciężko generalnie. Chociaż... Chociaż ja raczej przeżyję, tylko... Bossa absolutnie nie będę w stanie zabić. Chociaż... A. Próbować zawsze można... Nie, nie ma sensu, nie ma co ryzykować. Na zwykłych wrogów jesteśmy fajni, mocni, ale na bossa to nie ma co... Oj, oj, oj. Ma takie patterny ataków, że czasami nie wiesz, czy trzeba stać, czy biegać. No ale to trudno, no tak to jest, jak się gra postacią, która sama z siebie po prostu jest trudna. Ale żyjemy, chociaż tyle. To bym wziął. Więcej HP, jasne. Jaka kolejna rzecz? Co by teraz wziąć? Chyba wszystkie z tego, wszystkie te. Tak jest. Szybkość ataku budowli. Nie, czy ja naprawdę chcę iść pod budowlę? Nie no, ta jedna inżynieria wystarcza na tą wieżyczkę podpalającą. Ona będzie spoko. To też jest szybkości daje trochę. Kryta mamy 22% szans bazowo. Znaczy nie, bazowo jest trochę mniej, ale dużo krytycznie bijemy. Okej. Okay. Zabijcie przeklętego wroga. A nasi wrogowie nie są aż tak przeklęci, więc nie warto zwiększać ich ilość HP i obrażeń. To w ogóle jest bez sensu. Myślałem, czy łagodnego obcego nie brać, bo się zastanawiam, czy przypadkiem właśnie zwiększenie liczby wrogów nie będzie dla nas plusem. Wtedy będziemy mieć większą szansę, że ten pocisk kogoś trafi. I że w ten sposób sobie, no, zrobimy taką nieskończoną, wiecie, linię zniszczenia. Ale chyba nie ma co ryzykować. No nie no, widać, że na zwykłe pokoje to my jesteśmy strasznie mocni. Ten brudaty bobas to on w ogóle robi całą grę nam. Jakby trafić jeszcze więcej wieżyczek podpalających i ten ogień, to byłoby chyba nie najgorsze. A teraz się zaczynają prawdziwi wrogowie. Chociaż chyba nie ma jakoś super gorzej. No ja mam dużo HP, nie? To my tam aż tak dużo widać mnie bijemy. W takim razie trzeba po prostu zwiększyć obrażenia dystansowe. Żeby im już faktycznie więcej bić. O, damy radę? Daliśmy radę, super. Szybkość, mam wysoką szybkość, nie chcę tracić więcej szczęścia. Unik bym chciał chyba. Albo obrażenia dystansowe, no. Mam już bardzo ich dużo, ale... Na brodatym bobasie to będzie najbardziej odczuwalne. Zdobonek. Uj, właśnie to jest pytanie. Czy my nie chcemy dubeltówki właśnie zamiast tego pistoletu? Oj, wydaje mi się, że dubeltówka będzie chyba lepsza. Ona przeszywanie 2. Chyba tak. Chyba bierzemy dubeltówkę. Mam nadzieję, że to nie był błąd. Raz na falę to chyba nie chcę. No, jak na raz na falę, to nie chcę. No dobra. Docelowo dubeltówka powinna bić więcej. Czy ona strzela tak samo szybko? Chyba tak. Więc powinno być w miarę dobrze. Chociaż wydaje mi się, że nagle zaczęliśmy bić mniej. Ale to jest moje tylko może moje odczucie.
No jest taka szansa, że to jest moje odczucie. O kurczę. Tak średnio bym powiedział jest. Bossa nie zabijemy, ale może chociaż uda nam się przetrwać. Bo wrogów jesteśmy w stanie eliminować. Wyższy poziom dubeltówki i lecimy. Jakby się przeklęta trafiła, to byśmy mieli ogaraną grę już praktycznie. Przeklęta broń tak naprawdę tutaj to prawdopodobnie jest największy game changer. No oczywiście poza tymi efektami odbijania i przeszywania. A tak to mówię. Przeklęta broń po prostu byłaby najlepsza. Regeneracja, nie no, 62 tego jest lepsze. Mamy już i tak dużo pancerza, ale uniku nie mamy aż tak dużo. Chociaż 3 pancerza za darmo to wezmę chyba. O, tu bym sobie chciał unik. Lepszy taki ten unik. No nie ma uniku żadnego w ogóle. Ej, bez kitu. No i 12 w końcu trafiło, super. Ale ile wydaliśmy, no to tego nie odzyskamy. To jest dobre. To w ogóle nie ma nawet co. Nie opłaca. To też nie ma sensu. To też nie ma sensu, nie na nas po prostu. My nie mamy czasu inwestować w szczęście i inne takie głupoty. My musimy dbać o to, żeby przeżyć. Przy okazji, była też jeszcze update w tej grze, żeby... Który też ułatwia trochę grę. Mianowicie z tych blopów wypadają słabsi przeciwnicy chyba. W sensie mniej przeciwników wypada. Wcześniej, albo inni w ogóle? Że ja nawet nie pamiętam. Wiem, że wcześniej wypadało 6, a teraz wypadają 4. 4 przeciwnicy. A to... Ciężko mi już powiedzieć, jak dokładnie jest. O. No ha, teraz 4 takie wypadają, a wcześniej 6 innych podobno. I niby był jakiś błąd, który powodował, że zamiast 4 takich wypadały 6 tych samych, tylko że no. Gorszych. No, takie głupoty gadam trochę. Ale no. Tak było. No nie, no jest dobrze, jest dobrze. Dopóki nie ma elitki, to jest dobrze. Leczenia mi się wydaje, że mam strasznie mało. A bo ja mam na minusie wysysanie zdrowia. Jak to się stało w ogóle? Czemu? Trzebuję to wbić trochę. No i to jest dobry item. To jest item super. Nie wiem, czy on w ogóle mi cokolwiek da, ale fajnie by było. Jest dubeltówka lepsza. Fajnie. Tak jest. Będziemy mieć fioletową dubeltówkę. Zobaczymy, co ona zmienia. Jak bardzo będzie lepsza niż nasza obecna. Mam nadzieję, że bardzo. Ale mówię, broda ty Boba z for the win po prostu. Najbardziej kryjący item na tą postać chyba. Poza rykoszetem. Który się nam nie trafił, ale rykoszet jest itemem, prawda, czerwonym. A brodaty Bobas jest itemem fioletowym. Epickim. Także no. Brodaty Bobas ma naturalnie większą szansę na to, że się trafi. Ale dziwi mnie, że trafiło mi się to oko w sklepie, biorąc pod uwagę, że to był czerwony item i to był jedyny czerwony item, który mi się pojawił. A nie miałem w ogóle szczęścia. Miałem zero szczęścia. A czasami jest tak, że jak mam 100 szczęścia, to mi się dobry item nie trafia w sklepie. Więc to naprawdę szczęście, ale takie naturalne, a nie statystykowe. No i nie dało się ich zabić już. Szkoda. Nie chcę kryto. To, żeby na plusie nie chodzić w końcu to. 87? 100. O 13 więcej bije. Super, to jest dobre. To jest ok? Nie. Mamy zero regeneracji praktycznie, to nie warto. To jest dobre chyba. Ale stracimy... 6 regeneracji stracimy przez to, jakbym to kupił z lustrem. To jest takie dobre. A nie wiem. Się zastanowię, czy to z regeneracją kupić, czy z lustrem, czy bez lustra. To jest wróg, którego jestem w stanie zabić. Na to wychodzi. To jest elitka, którą jestem w stanie zabić. Prawdopodobnie. Chyba, że teraz nagle mnie ona całkowicie zmiażdży. I chyba nawet tak będzie. Jestem na 2 strzały. Jak zabiję elitkę,
To wyleczy mnie na fulla. O, ale było blisko, miał chyba 1 HP. O kurde. Ale się udało. To teraz z górki już. To ci się respią, to najgorsi wrogowie. Ło, ale mi ciśnienie podniosło to. Dobra, jest. Teraz już tylko boss został. To od przed bossem ja uciekam. Z bossami, bo są dwójka bossów, nie? Ja z bossami nie mam zamiaru walczyć. Ja inwestuję teraz jak najbardziej w unik, inwestuję sobie w leczenie 100% i uciekałem przed bossami. Okej, okay, to jest spoko item jak na razie. Spoko to jest item, tak jest. To jest git item. Mamy stać... Co? Ze zwykłej skrzynki, o kurde. I to jest też super item. Ile zasięgu będę miał w ogóle? No. I te trzy pancerze, co stracę je, to właśnie w tym momencie mam na zero. Regenerację mam, będę miał zero przez to. Ale to będzie nas leczyło lepiej. Tak jest. No i proszę bardzo. I ten, na który czekałem tak długo. O? Zero straty? O kurcze. Ale to będzie teraz mocne. No, to takie powiedzmy itemki, które coś tam nam dadzą. Nie, to w ogóle bez. Pancerz nam to zmniejsza. Po co mi to? Nie biorę tego. To jest dobre. No i ostatnie tak naprawdę rolka. Lecimy. Teraz jesteśmy nieporównywalnie mocniejsi niż byliśmy przed sekundą. Nasze pociski przeszywające dodają 100% obrażeń przeciwnikom z tyłu. Na pewno 100%. Chciałbym to jakoś sprawdzić. Nie wiem, tam wydaje mi się, że niektórzy dostają 131 zamiast 146. A to może mi się wydaje, albo po prostu zależy to od czegoś innego. Ale no. Mamy potencjał, żeby wygrać w końcu na tej postaci. Ale rzeczywiście ciężko było, tak jakby naprawdę. Ale do 3 razy sztuka chyba, nie? To jest chyba trzecie podejście, już nawet nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to jest trzecie podejście. No i do 3 razy sztuka i się udało, prawda? Oczywiście nie będziemy grali nieskończonego trybu, bo nie ma sensu ryzykować. No i z drugiej strony, no zaś dużo czasu by pewnie na to zeszło, chociaż nie wiem, może byś padli od razu, więc to jest taka prawda. Tracimy tutaj teraz pancerz. Ale. O, to się nie przyda. Nie przyda się już. Nie opłaca się. Szczęście. Nie chcę szczęścia. Unik chcę. Mam mało uniku jeszcze. A mogę mieć jeszcze więcej. Najgorszy item w grze. Nie biorę tego już nigdy. Absolutnie tego nie biorę. Więcej wieżyczek. Spoko. To jest dobry item. To jest beznadziejny item na nas. No i tyle chyba na razie. Fala przedostatnia. Przedostatnia fala tak naprawdę, w której możemy sobie... Ostatnia fala, w której możemy sobie zarobić materiały. A przedostatnia fala w grze po prostu. No, bez kitu, dubeltówka to naprawdę jest fajna broń na ten tryb, chociaż... sama z siebie może nie do końca, ale z odpowiednimi itemami naprawdę sobie radzi. Chociaż no, zobaczymy dopiero na walce z bossem. Jakby mi się level trafił teraz i powiedzmy jakiś czerwony albo fioletowy unik, to byłoby najlepsze chyba teraz na nas. Czerwony albo fioletowy unik. Na to liczę. Mamy sobie te dwa kielichy, które nas leczą za zabicie przeciwnika. To jest jakby trzeci sposób leczenia. To prawda, no regenerację mamy trochę, a to jest regeneracja... A nie. Okej, mamy tą regenerację od stania w miejscu, plus mamy 4 normalnej regeneracji. Okej, myślałem, że regeneracji nie mamy w ogóle, albo na minusie mamy. A jednak nie ma tak, aż tak źle. Czy wysysanie zdrowia może? Chociaż unik mi się wydaje, żeby więcej zrobił. Chociaż, dobra. Niech będzie już tak. Biorę to. Biorę to. To oczywiście nie bierzemy. Nie warto. Chociaż z drugiej strony. Nie, nie warto. No i cóż, pancerz chyba i tyle, i koniec. No i tyle. Ostatnia fala. Drodzy widzowie.
Może nawet uda mi się zabić tych bossów. Postaram się to zrobić. Ciężko będzie pewnie, ale... Chociaż widzę, że moje wieżyczki sobie radzą nawet. I przeciwnicy padają... Na całej mapie. Sami z siebie po prostu. Jednak łatwo jest. Kurde, ale easy. Z jedną broń, jakbym miał 6 broni z takimi statystykami, to byłoby naprawdę śmiesznie. No ale mamy to, widzowie. Koniec. Zwycięstwo jednorękim w otchłani. Odlokowaliśmy sobie rybaka za te dwie przynęty na pewno. A 5 max HP, zbierania 20. Zawsze jest przynęta w sklepie. Przynęta jest za darmo. 2 zbierania za każde posiadane przynęty. Okej, przynęty sprawiają, że niektóre specjalni wrogowie pojawiają się we wszystkich przyszłych falach. No to już nie fajne. No ale... Teoretycznie no to spoko jest. Skupienie. 30% obrażeń za każdą... Okej, to jest chyba spoko item. Także drodzy widzowie, jak się odcinek wam oczywiście podobał, dajcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, widzimy się w następnych odcinkach, no i cześć!